Partnerem mojego skromnego kanału w trakcie mundialu jest firma Schiessel, dystrybutor klimatyzacji i pomp ciepła marki Hisense. Partner mundialu w Katarze. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Konnichiwa, ohayou gozaimasu. Warado kapu no hanashi oshiyu. Dai Nihon ga koyadina doitsu o yabota. Zastanawiałem się, czy dzisiejszego live'u nie zrobić wyłącznie po japońsku. Dziś rano nałożyłem bluzę Japonii. To jest bluza z 1974 roku. Niewiarygodne, w jakim świetnym stanie. Jeden z moich najcenniejszych nabytków ze sklepu Nostalgia. Nie reklamuję, tylko po prostu polecam, bo tam niesamowity chłopak go prowadzi na warszawskiej Pradze, strażak, i po prostu wynajduje takie. Ale słuchajcie, myślałem, że nakładając tą bluzę dodam dzisiaj wsparcia dzielnym Japończykom w ich porażce z Niemcami. Uwielbiam Japonię po moich dwóch tam pobytach ostatnich na Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio. A tutaj zobaczcie, no druga największa sensacja tego mundialu po porażce Argentyny z Arabią Saudyjską 1-2, to w ogóle w top 3 największych mundialowych sensacji w historii, ale to też jest sensacja. Słuchajcie, Niemcy Hansiego Flicka przegrywają 1-2 z Japonią i oczywiście zacznijmy żartem. A, przetłumaczę tylko, że przywitałem się z wami bardzo serdecznie, powiedziałem porozmawiajmy o Mistrzostwach Świata. Dai Nihon ga koyadina doitsu o yabota. Potężna Japonia pokonała potężne Niemcy. To są czołówki japońskich gazet, japońskich serwisów. Natomiast zauważyłem, że Grzegorz Kwaśniewski na naszym czacie już napisał: dobrze, że Lewy nie strzelił karnego na 1-0, bo byśmy przegrali 1-2. No więc właśnie, trzeba docenić żartem oczywiście geniusz Lewego. Zobaczcie, Messi strzela karnego, Argentyna przegrywa 1-2. Dzisiaj na tym mundialu 1-0 to niebezpieczny wynik. Chyba że jest się reprezentacją Anglii albo Hiszpanii. No co dzisiaj Hiszpania zmasakrowała Kostarykę. Żal mi było tych Kostarykańczyków. Pamiętam na mundialu w Brazylii w 2014 roku byłem na wszystkich meczach Kostaryki, bo oni grali w Rio de Janeiro. No, Kostaryka wygrała z Anglią, z Włochami, wyszła wtedy z grupy razem z Urugwajem. No ale tutaj słuchajcie, takie lanie, że aż przypomniała mi się właśnie porażka Brazylii z Niemcami, też 7 goli na mundialu, no to naprawdę kiedyś tyle to przyjmowała Arabia Saudyjska. Ale zobaczcie, Messi strzela karnego, Argentyna przegrywa 1-2 prowadząc 1-0, Gundogan strzela karnego, Niemcy prowadzą 1-0 i co? Kończą 1-2 po fenomenalnej końcówce. Przegrała dzisiaj Kanada, ale po jakim meczu, słuchajcie, po jakim pięknej walce z Belgią, sfaworyzowaną Belgią. I zobaczcie, to jest kolejna drużyna dzisiaj. Dzisiaj Japonia, czy właśnie Kanada mimo porażki. Maroko, które zremisowało 0-0, ale po jakiej grze z Chorwatami, z wicemistrzami świata, ja kolejny raz czuję zazdrość, że te drużyny potrafią grać porywająco, a my nie. Zobaczcie, Kanada, która zresztą, jej to jest pierwszy występ na mundialu od 36 lat i to w meczu z faworyzowaną Belgią, jak mówię, mimo że Romelu Lukaku na trybunach, i wychodzą na nich wysokim pressingiem. I Arabia Saudyjska potrafi grać z Argentyną wysokim pressingiem. Japonia zakłada wysoki pressing na Niemców, przegrywając 0-1. Trenerzy tych wszystkich drużyn wprowadzają ofensywnych zawodników. Chcą odrabiać, gonić wynik, a nie bronić się, czy po prostu nie grają całą drużyną za piłką, jednym wysuniętym napastnikiem i lagą bramkarz, czy kto inny do tego napastnika. Przypominam wam, kto tak tutaj gra na mundialu. Zobaczcie, Kanada oddała dzisiaj 21 strzałów. Momentami dominowała i tworzyła zagrożenie, grając przeciwko, no,
trzeciej drużynie świata, bo tak musimy mówić o Belgii. I jeszcze w dodatku została skrzywdzona, powinna dostać dwa rzuty karne. Oczywiście przegrali brakiem doświadczenia, to jednak Belgowie grają jak Kevin De Bruyne w Premier League, w Lidze Mistrzów, Carrasco i tak dalej, i tak dalej. Japonia, zobaczcie dzisiaj, ofensywnie, pięknie, kreatywnie i do końca, słuchajcie, walka o zwycięstwo. W ogóle jak patrzyłem na Japonię, pamiętacie, z czego zapamiętaliśmy na Mundialu Japonię? Z niskiego pressingu, antymecz, mecz obraza dla wszystkich ludzi kochających futbol, kochających Mistrzostwa Świata, niski pressing, im pasuje 0-1, porażka, nie chcą więcej przegrać, nie chcą atakować, nie chcą prowokować. Polacy, mecz o honor, więc te 1-0 wygrywamy, jedziemy, prawda, wracamy do Polski jako zwycięzcy, prawda, w meczu, na który nie dało się patrzeć. I zobaczcie od tego czasu, jak nam się rozjechały nasze drogi. W ogóle jak na tym memie z Szybkich i Wściekłych, prawda, gdzie Paul Walker w lewo, a Vin Diesel w prawo. Taki mem często, jak te samochody się tak rozjeżdżają. Piękna scena swoją drogą. Ostatnio znów ją gdzieś oglądałem. Mimo że ta pierwsza połowa wykonania wydawało się, słuchajcie, no właściwie, bo my się śmiejemy, żartem mówimy, że to 1-0 wynik niebezpieczny, ale to było 1-0 po dominacji. Przecież Argentyna prowadziła 1-0, zeszła do szatni prowadząc 1-0, ale mając świadomość trzech nieuznanych bramek, więc pewnie poczucie, no to zaraz strzelimy trzy kolejne, tak? Tamtych nie uznali, teraz może nie będzie spalonego. I się przeliczyli. Japonia po pierwszej połowie, jej posiadanie piłki wynosiło 19%. Jeden strzał na bramkę, zero strzałów celnych, jeden strzał w ogóle i w całym meczu oddali 60 podań. 65 podań, to znaczy nie w całym meczu, w tej pierwszej połowie. No więc idziesz do szatni, tu jeszcze, zobaczcie, Niemcy przecież też mieli nieuznaną bramkę, Kai Havertz strzelił słuszną. I co się okazało? Zgubiło to też Niemców. I teraz zobaczcie, w jakiej sytuacji są Niemcy. Niemcy zaraz zagrają mecz o wszystko, ten było zwycięstwo, teraz zagrają o wszystko z Hiszpanią. Herzliche Grüße, meine Freunde. Oczywiście u nas memy, jak tam sąsiedzie, jakbyśmy mieli się z czego, prawda, cieszyć. Chociaż właśnie ten mem jest o tym, że u nas nie wesoło, prawda? My nam się zepsuł silnik w samochodzie, ale patrzymy z balkonu, a tam samochód sąsiada stoi na cegłach, bo mu rąbnęli koła. No nie no, teraz Niemcy po takiej grze jak dzisiaj, gdzie ta defensywa po prostu, no dwa błędy Niklasa Süle prowadzące do straty bramki, no to wyobraźcie sobie, jak ta rozpędzona Hiszpania Luisa Enrique tam wjedzie, jak tym Niklasem Süle czy nawet Antonio Rudigerem zakręcą te dzieciaki. Co jest? Gdzie wlazł kot? Nie tak się umawialiśmy. Jak już jesteś, to złaź na dół i się pokaż widzom. No, widzicie, własny kot, jak jest live, tak sy śpi gdzieś tam coś, no bawimy się dużo też. Ale jak zaczyna się live, to on po prostu aktywacja kota i zmienia, szuka sobie miejsca. No, chodź Toni, chodź. Toniego Krosa jakże boleśnie brakowało dzisiaj w reprezentacji Niemiec, ale przede wszystkim solidnej defensywy. Patrici widzę, że się ze mną zgadza, bo napisał: z bólem muszę przyznać, że od początku mundialu przyjemniej się ogląda grę innych reprezentacji niż naszą. Nawet wynik 0-0 u innych ekip pokazuje lepszą grę wet za wet. I to dotyczy, zobaczcie, nawet tej... O, piłeczka spadła. Autograf, zdaje mi się, że Roberta Lewandowskiego tutaj akurat jest. No. Proszę, skoro gramy gadamy o Niemcach, to kot postanowił mi tutaj sprezentować tutaj, prawda, Bayern München. To jest jednak sportowy, lajfowy kot.
No i dobrze. Słuchajcie, no więc właśnie, zobaczcie, nawet Australia, mimo że przegrała 1-4, ale po jakiej grze, po jakiej bramce, czy Kanada dzisiaj, która przegrywa 0-1, ale musimy powiedzieć o tym, bo jest to na razie najbardziej skandaliczna pomyłka sędziego. Zambijski arbiter, czy wy widzieliście, czego on dokonał? On nie podyktował ewidentnego rzutu karnego na Kanadyjczyków. W polu karnym faulował Axel Witsel. Dlaczego? Bo uznał, że był spalony. Ale jak mu być spalony, jak piłkę do tego zawodnika kanadyjskiego zagrał Eden Hazard? I wszyscy to widzimy na powtórkach. Jemu on tego nie może sobie pójść zobaczyć VAR-u. No, no ja nie wiem, jest tam VAR, czy nie ma VAR-u. I słuchajcie, jest to gość, który też dopiero co się skompromitował na Pucharze Narodów Afryki. Kolega z Zambii, który zakończył mecz w 85. minucie. Przedwcześnie. No to zrobiła się awantura, więc wznowił ten mecz. I go zakończył w 89 minucie i za karę nie dostał już do sędziowania ani jednego meczu. A tutaj nagle przyjeżdża na mundial i sędziuje drużynie, która po 36 latach gra jak równy z równym z europejską potęgą, no i po prostu pomyślcie, jak krwawić muszą serca kanadyjskich kibiców. No rozumiem, że gość zakończył już swoją przygodę mundialową, ale z całym szacunkiem do Zambii, ale czemu w ogóle tu przyjechał? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie właśnie w tym serialu o FIFA na Netflixie po prostu. No, widocznie musiał pojechać, bo głos Zambii będzie komuś potrzebny w kolejnych wyborach. Co tu dużo mówić. Odnotujmy też, że Thibaut Courtois został pierwszym bramkarzem w historii Belgii, co mnie zdumiało, dlatego to odnotowuję, który obronił rzut karny na mundialu w trakcie gry, nie w serii jedenastek, tylko w trakcie gry. I w ogóle trzeba mu powiedzieć, że obronił 9, strzelano mu 9 rzutów karnych w 2022 roku, obronił 5. Więc brawo dla Thibaut Courtois, który miał gorszy początek sezonu, tą jesień w barwach Realu Madryt, miał też kontuzję, no ale zobaczcie, piąty obroniony rzut karny. Ale co z tego, Guillermo Ochoa, jak się okazało, przeciwko Lewemu, puścił wcześniej 31 karnych z rzędu, nie obronił, ale ten 32 wziął i Lewemu, i Lewemu obronił, więc mamy już i Guillermo Ochoę, mamy też Thibaut Courtois. Natomiast jak najbardziej słuszny był ten karny, ręka w polu karnym Janika Carrasco, Alfonso Davies, czyli zobaczcie, lewy z Bayernu dopiero co, już nie, ale bawarskie konotacje i Alfonso Davies też. No więc słuchajcie, po pierwsze dałem też do live'u, no bo o tym, jak będziemy grać z Arabią Saudyjską, jeszcze przyjdzie czas, żeby sobie dokładnie omówić, zaplanować, wymyślić naszą wspólną tutaj jedenastkę. Na razie, ponieważ jesteśmy, cały czas jest mowa o tej ladze. A, jeszcze zanim przejdziemy do Polski, zobaczcie, o, Jerzy Archaniołowicz, pozdrawiam z Chicago. No i super, bardzo dziękuję. Jak tam w Stanach komentujecie, że jedynego gola dla USA w meczu z Walią strzelił syn aktualnego rządzącego prezydenta Liberii. Maciej Kulesza-Flasiński. Cześć Michał. Kanada, Maroko czy Japonia pokazały, jak można zagrać z dużo mocniejszym rywalem niż Meksyk. Co do Arabii, to uważam, że Argentyna powinna wygrać z nimi, tak jak Hiszpania z Kostaryką. Nie ma żadnej wymówki. No, Argentyna gra teraz, jak sama mówi, dwa finały, no i boję się, że tak to będzie wyglądać. To znaczy, może nie, że 7-0, no ale no już z Arabią Saudyjską no, mogło być 4-0 do przerwy i pewnie byłoby, gdyby nie VAR, ten automatyczny VAR. Może jednak arbiter, gdyby o tym decydował nawet na VAR-ze, gdyby to nie automat, tylko żywy człowiek, no to tutaj zadrżałaby rączka z chorągiewką czy z gwizdkiem na widok, że to Leo Messi strzela tego gola. No, panie, nie uznasz pan Messiemu gola na mundialu? Czyś pan oszalał? Piotr Gus, czyli to bardzo dobrze, że my mamy Argentynę zamiast Hiszpanii, która bardzo lubi czasami dobijać, a rok temu
graliśmy z nimi jak równy z równym. No trochę się jednak, słuchajcie, no, ja się cieszę, że dzisiaj nie mamy Hiszpanii w grupie, ale przypominam sobie, że mamy Argentynę i może być podobnie. Z tym się liczyliśmy. Zaraz przejdę do reprezentacji Polski, tylko czytam jeszcze wasze opinie. Dawid Kościelny pisze, Niemców chyba dotknęła ostatnio na mundialu jakaś klątwa azjatycka. W 2018 roku nie wyszli z grupy, między innymi przez porażkę z Koreą, która to, z tego co pamiętam, nie grała już wtedy o nic, ale to są ambitni Azjaci, tu nie ma odpuszczania, tu zagrali po prostu i wygrali. Też w końcówce, w doliczonym czasie, strzelając gola, i pamiętam, że zostali powitani na lotnisku jak bohaterowie. Właśnie za taką grę, jakiej wtedy im zazdrościłem, jakiej nie dało się powiedzieć o reprezentacji Polski wtedy na mundialu w Rosji. Baby Lion pisze, Michu, pamiętasz jak przed mundialem mówiłem, że Francja i Niemcy nie wyjdą z grupy? Niemcy już jedną nogą w domu. Francja też może mieć problemy z Danią i Tunezją. Hiszpania z Portugalią w finale. No nie, no jednak dali popis Francuzi. Nie jest tak źle. Myślę, że spokojnie wyjdą. Może, słuchajcie, tak się zastanawialiśmy między chłopakami dzisiaj w kanale sportowym, a może ta Francja będzie tak patrzeć, kto tutaj zajmie w naszej grupie pierwsze miejsce. Bo jak zajmie Arabia Saudyjska, to może lepiej zająć drugie w ich grupie i nie pchać się na Argentynę, no bo zakładam, że Argentyna te 6 punktów raczej uzbiera. 5100 osób na live'ie. Dzięki za wszystkie łapki w górze i za wszystkie suby dla skromnego kanału. Zobaczmy, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz do nas z kolei Sprecha po niemiecku, das Öffnungsspiel, das Spiel um alles und Spiel um Ehre, czyli mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, sąsiedzie, czas na nową tradycję do Niemców. No więc właśnie, i jeśli chodzi o mundial w Rosji, no to zdecydowanie można powiedzieć, że Niemcy wygrali mecz o honor, no bo przegrali wtedy właśnie z Koreą, która już była też pewna, że odpada z mundialu. Co to jeszcze? Janek Pożycz. Michał, co sądzisz o plotkach odnośnie duńskiej federacji piłkarskiej? Jakoby się zastanawiali poważnie nad odpuszczeniem struktur FIFA. Ktoś tą nową FIFA musi założyć. Wyobrażam sobie, że na przykład kraje skandynawskie mogłyby spróbować zrobić taką woltę, ryzykując wykluczenie z europejskich pucharów. No wiecie, no to ile by federacji przestąpiło, albo wszyscy, albo nikt, dlatego że no nie uśmiecha mi się oglądać dwóch mundiali, ten FIFA rozgrywany co 2 lata, dwóch mistrzów świata, czyli cały ten cyrk, który jest w boksie. Co tu jeszcze? No, nie znam szczegółów tego pomysłu. Oby Dania po prostu grała na mundialu i też Katar co chwila tak wymierza plaskacza prawą człowieka, już nawet nie można, widzieliście afera jakaś, że jacyś Brazylijczycy zatrzymani z herbem, z herbem regionu Pernambuco, gdzie jest tęcza, bo tęcza, tak, bo już wejdziecie z tęczą na mecz, to sprowokujecie. Jest już po prostu jakieś kompletne szaleństwo i fobia. Sonda, Louis I. M. Strong pisze, Sonda, wolałbyś mieć ukochaną, piękną, z którą powiedzmy, że sypiają wszyscy, czy ukochaną, brzydką, ale wierną, dramatyczny wybór. Ale to nie jest wybór, przed którym stoi reprezentacja Polski. Nikt nie powiedział, że my możemy grać tylko lagę do Roberta Lewandowskiego defensywnie, bo nasi piłkarze
przecież są pięknie, grają ofensywny futbol, wymieniając wiele podań kreatywnie w swoich klubach. No, to, co, do czego zmuszeni byli zagrać Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Lewy, Zalewski, nawet Kamiński, czy powiedzmy Frankowski, no to nie jest ich gra, na co dzień grają zupełnie inaczej, to u nas. Więc to, znaczy ja się nie zgadzam, znaczy wybór, który ty podałeś, rzeczywiście jest dramatyczny, ale jak mówię, można mieć piękną dziewczynę, która jest ci wierna. To nie jest jedyny wybór, przed jakim stoimy. I zaraz do tego przejdę i do tego właściwie, co dzisiaj mówił, jak wyjaśniał swój plan na Meksyk Czesław Michniewicz i tak dalej, i tak dalej. Tylko jeszcze zatrzymując się przy Hiszpanii, no, która dzisiaj po prostu no, zaszalała, tak? 7-0 z biedną Kostaryką i zobaczcie tutaj parę statystyk gorących od Hisense, partnera mojego kanału podczas mundialu. Firma Schiessel Polska, dystrybutor produktów Hisense, klimatyzatorów i pomp ciepła, sponsor mundialu. I zobaczcie, po pierwsze Dani Olmo, który strzelił tego pierwszego gola, przepraszam za błąd w grafice, Dani Olmo oczywiście, chodzi o niego, setny gol w historii występów na mundialu reprezentacji Hiszpanii. Zobaczcie, kto tych goli nastrzelał więcej, Brazylia, co nie dziwi, 229, 229, Niemcy 227, Argentyna 138, Italia 128, Francja prawdopodobnie na tym mundialu przeskoczy Italię, no, która nie może. I w ogóle zobaczcie, no bo trochę nie wiedzieliśmy, co ta Hiszpania zagra, co ten Lucho zabrał, taki swój autorski projekt stworzył Luis Enrique, ale wszystko mu wypaliło. Oczywiście ja rozumiem, to tylko i aż Kostaryka, skoro Argentyna mogła przegrać z Arabią Saudyjską, Kostaryka mogła znów sprawić sensację jak w 2014 roku, ale wszystkie jego wybory i Olmo, i Marco Asensio, co wszyscy się dziwili, że akurat jedyny piłkarz z Real Madryt i akurat ten Pedri, Gavi zresztą z rekordami. Gavi, zobaczcie, to kolejna statystyka, strzelił dzisiaj gola mając 18 lat i 110 dni, stał się najmłodszym strzelcem gola na mundialu w historii Hiszpanii, ale też najmłodszym strzelcem gola na mundialu w ogóle od 1950 roku i od Pele. Pele wtedy w Szwecji, na turnieju w Szwecji przeciwko Szwecji, miał 17 lat i 249 dni, pierwsze mistrzostwo świata i początek wielkiej kariery Pele. A Pedri notabene zrównał się dzisiaj z Kylianem Mbappé pod względem występów na imprezach rangi mistrzostw świata i Europy w nastoletnim wieku. Wliczono w to również turnieje młodzieżowe i Pedri i Mbappé mają po 7 występów na wielkich turniejach. Co ciekawe, Pedri wyrównał rekord Kyliana Mbappé jakby w ostatniej chwili, ponieważ dziś jest który? 24. Jutro ma urodziny. Jutro przestanie być nastolatkiem, skończy 20 lat. Ale też tak sobie pomyślałem, widząc te wszystkie turnieje, to jak wcześniej zaczęli piłkarskie kariery, przecież Kylian Mbappé, pamiętamy, 16-17 lat, AS Monaco, zanim przyszedł do PSG, Pedri, pamiętacie, zajeżdżany przez Barcelonę w poprzednim sezonie i młodzieżowe występy, i turniej, i mistrzostw, i Euro 2020, i igrzyska olimpijskie w Tokio. Aż po prostu musiał odpocząć. Po prostu zastanawiam się, jak długo oni pociągną, jak długo ich kariery potrwają przy takiej intensywności gry. Jako że, kiedy mówiliśmy o rekordach Anglików, tak, Bukayo Saka, Jude Bellingham, dwóch najmłodszych od czasów Michaela Owena i są we trójkę, w trójce najmłodszych strzelców gola na mundialu w historii reprezentacji Anglii, Saka i Jude Bellingham, no to właśnie przypomniał mi się Michael Owen i jego fantastyczne gole na mundialu w
we Francji w 1998 roku, które widziałem na własne oczy, ten gol z Argentyną, pamiętacie, przegrany mecz w końcu, wygrany, wykartkowany David Beckham przez Diego Simeone, ale co za meczycho to było. No i Michael Owen, który po prostu jako nastolatek, też intensywna Premier League, dużo, dużo meczów, reprezentacja, wszystkie cztery rozgrywki co roku i jednak ta jego kariera za długo nie potrwała, a raczej ten jego top za długo nie potrwał. Jeszcze mam kolejną dla Was statystykę pokazującą potęgę Hiszpanii i projektu Luisa Enrique. Zobaczcie, Hiszpanie pobili rekord celnych podań podczas jednego meczu, 976. To więcej niż na tym turnieju póki co wymieniły podań razem wzięte Iran, Kostaryka, Arabia Saudyjska, Japonia i Polska. Bo tych pięć krajów w sumie uzbierało 906 podań, a Hiszpanie 976. W dodatku czterech ich zawodników, słuchajcie, wykonało w pierwszej połowie meczu z Kostaryką. Każdy z nich miał więcej podań celnych niż wymieniła cała Kostaryka razem wzięta. Zobaczcie, Aymeric Laporte 87 podań, Rodri 85, Jordi Alba 76, Sergi Busquets 73 podania. Wszyscy Kostarykańczycy razem wzięci mieli 71. Po prostu nieprawdopodobna dominacja. I wracając do spraw polskich, wypisałem sobie parę takich rzeczy. Po pierwsze, zachwyciło mnie jednak przeżywający ból, rozczarowanie polscy kibice, nie wynikiem, ale jakością futbolu, jaki pokazaliśmy i wymyślili nazwę Joga Bonito, prawda? Świetne. Ale Joga Bonito daleko od tego, a jedni, to jest kwestia styl, to jest kwestia smaku, tak? Jedni chcą Joga Bonito, jedni chcą jak Johan Cruyff, żeby zawsze te grać, zachwycać i woli przegrać po zachwycającym meczu, niż wygrać po takim czymś, co my zaprezentowaliśmy. Innym Joga Bonito nie przeszkadza, bo mówią, cytowałem dzisiaj podczas Mocy Futbolu, chyba Łukasz Flisa, który często do nas pisze, napisał: mam 34 lata, pierwszy raz za mojego życia Polska nie przegrywa meczu na mundialu, meczu otwarcia, zdobywamy jeden punkt, jesteśmy dalej w grze. No tak, ale zobaczcie, że już pomijając styl, nawet statystyki są przeciwko nam i pokazują, że Polska statystycznie, biorąc pod uwagę tę statystykę expected goals, czyli spodziewanych bramek, sugerowanych bramek na podstawie stworzonych okazji, jesteśmy tutaj najgorsi, gorsi nawet od Kataru. Nie ukrywam, że to Tomek Ciąkała opisał na Twitterze, sprawdził expected goal i słuchajcie, normalnie, powiem tak, zobaczcie, na Euro 2020 Polska pod wodzą Paulo Sousy zawsze miała expected goal powyżej 1, zobaczcie. Ze Słowacją 1,43, z Hiszpanią 1,32, ze Szwecją 1,91, a teraz 0,1, czyli słuchajcie, zasłużyliśmy na 1/10 bramki w tym meczu. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Co prawda, też obok Polski 0-1 expected goal Arabia Saudyjska, która wygrała 2-1 z Argentyną, ale zaraz potem Katar 0,3, Australia i Ekwador, też przecież wygrana z Katarem 0,4. Tylko, zobaczcie, ktoś powie, no przywołujecie te expected goals fantastycznie wyglądające z Euro 2020, a nie wyszliśmy tam z grupy, przeżyliśmy gorycz porażki ze Słowacją, no i co dalej? Może jednak lepsza metoda Czesława Michniewicza. Czesław Michniewicz po treningu wyszedł dzisiaj do dziennikarzy i powiedział tak:
podajcie mi bardziej ofensywny skład, czego wy chcecie, tak? Widzę, że macie rozwiązanie każdego problemu. Skład Czesława Michniewicza był przeofensywny, zachwycił nas, tak? Jeden tylko defensywny pomocnik, nie dwóch, czyli Grzegorz Krychowiak, który normalnie byśmy może mieli obiekcje, ale do tego, co zaprezentowała kadra, idealnie pasował. Piłka na wysokości drugiego piętra. Co z tego, że wystawiliśmy ofensywny skład z młodymi, fajnymi skrzydłowymi, z Zielińskim, Szymańskim, jak szła laga od Wojtka Szczęsnego. Te grafiki dzisiaj podbijały cały światowy internet. Chyba tam 16 lak do Roberta Lewandowskiego w pierwszej połowie. Wojtek Szczęsny najczęściej podający, a powinien być najczęściej podającym do niego Piotr Zieliński. Tylko metoda, my się głęboko cofnęliśmy i nawet nie próbowaliśmy udawać, że gramy w piłkę. Myśmy chcieli po prostu zabić, tak jak zaraz wam zacytuję świetną analizę Michała Treli. Czesław Michniewicz nie chciał, żeby cokolwiek się działo pod naszą bramką, ale też nie chciał, żeby się działo cokolwiek pod bramką rywala. Dlaczego? No bo wtedy by było większe ryzyko, że się zadzieje pod naszą bramką. I powiem wam, że w tym pomyśle byłaby metoda, tylko plan Czesława Michniewicza, wiecie, kto zniweczył? Arabia Saudyjska, wygrywając z Argentyną. Bo gdyby Argentyna wygrała te 4-0, byśmy pewnie oczekiwali, że za chwileczkę na fali sukcesu rozniesie Meksyk. No i z nami wygra, tak? Ale może powalczymy, może wystawi rezerwy, żeby wypoczywać przed 1/8 finału. I te rezerwy przecież byłyby bardzo groźne dla nas. Tymczasem Argentyna zagra dwa finały, a Arabia Saudyjska, no po pierwsze rozumiem, że Czesław Michniewicz zakładał zupełnie inny mecz ofensywny, bo czy nie przyjęlibyśmy przed mundialem, przed jego rozpoczęciem, gdyby ktoś do mnie przyszedł, powiedział 0-0 z Meksykiem, bierzesz? Biorę, powiedziałbym, biorę. No nie po takiej grze, nie po takiej padace, to znaczy może by to było, no słuchajcie, takie 0-0 jak w meczu Maroka z Chorwacją. To bym wziął. Nie był to najwybitniejszy mecz, ale to było 0-0 po walce, gdzie obie drużyny chciały strzelić gola. U nas chciał tylko Meksyk, a my i tak mało brakowało, dzięki doświadczeniu Roberta Lewandowskiego, który wywalczył tego kontrowersyjnego karnego, i tak dostaliśmy szansę, żeby ten mecz wygrać. Plan Michniewicza o mało co się nie powiódł. Jak mówię, on teraz drży ten plan, no bo wystarczy, że Arabia Saudyjska wygra z Meksykiem. No i co? I ma 6 punktów. To my musimy liczyć na wygraną z Arabią Saudyjską. To jest akurat prawdopodobne, ale już wygrana z Argentyną? Ciężko w to uwierzyć. Co prawda Japonia, Arabia Saudyjska pokazały, że trzeba próbować, że trzeba szarpać, walczyć. A nawet jak się nie uda, no to ich kibice mają prawo czuć dumę z drużyny, jak kibice Kanady, czy jak kibice Australii. No i zobaczcie, Czesław Michniewicz mówi tak. Znaczy wygląda na to, że on dobrze, ma rację, wystawił bardzo ofensywny skład, tylko ten skład został głęboko cofnięty i totalnie odmówiono tym ofensywnym piłkarzom ofensywnej gry. Mieli bronić. Czesław Michniewicz mówi tak, ludzie, jedna rzecz, myślicie, że jest trener, który w 3 dni nauczy kogoś albo oduczy grać w piłkę? Nie ma takiej możliwości. Nie zamieniam wody w wino, chociaż tutaj by się przydało. Taki żarcik. Natomiast jak to odbierać, że ci ofensywni zawodnicy nagle zagrali totalnie defensywkę i bez ochoty, żeby coś szarpnąć, strzelić, pociągnąć do przodu? Gdy dziennikarze wypytywali, że no dobrze, ale na przykład dlaczego tylko 3 zmiany? Dlaczego nie weszli, skoro nasze skrzydła były takie słabe i się spaliły psychicznie, nie dowiozły jak Nikola Zalewski, czy niestety Kuba Kamiński był bliżej swojego meczu debiutu w kadrze San Marino niż tego świetnego wyjścia z Walią czy z Chile.
I Michniewicz mówi, no to czemu nie wpuścić Grosika na ostatnie 15 minut? Na Michała Skurasia, debiutującego, może by się spalił tak samo jak Nikola Zalewski. No ale nie spróbowaliśmy. Tak, Czesław Michniewicz, słuchajcie, Polska jest się na mundialu raz na 4 lata. Powiedziałbym, że diabli wiedzą, czy będziemy za 4 lata, ale tam pojadą wszyscy. No 48, w 48 drużynach chyba się zmieścimy na wyjazd tam. Ale słuchajcie, mecz, turniej, mundial dla polskiego piłkarza musi być turniejem życia. I my na tym turnieju życia, słuchajcie, że nikt nie chciał szarpnąć, podjąć próby wygrania tego meczu, przeprowadzenia jakiejś błyskotliwej akcji, jakich dzisiaj mnóstwo przeprowadzili Kanadyjczycy grający na mundialu po raz pierwszy od 36 lat. Ale Czesław Michniewicz odpowiada tak. Liczyliście, że Skuraś ma meczów w kadrze? Powiedzcie mi, czy gramy na zmiany, czy chodzi o punkty? No i właśnie, Czesławowi Michniewiczowi chodziło o zdobycie punktów z Meksykiem, żeby nie grać za chwilę z Argentyną. No i tak zagramy, jak się okazuje, ale słuchajcie, Grosik dobrze gra do przodu, ale Kamyk jest lepszy w defensywie. Skuraś jest młodym zawodnikiem, dopiero się uczy. Frankowski wszedł, bo gra regularnie w lidze francuskiej. Natomiast Nikolę Zalewskiego trochę ten mecz przytłoczył. Chcielibyśmy mieć szybkie skrzydła i takie były. Dlatego zabrakło miejsca dla Bielika. Musiałby wyjść albo za Szymańskiego, który świetnie biega i jest w formie, albo Zielińskiego. Pytam za kogo? Mogłem wystawić 12, to Meksyk by się nie zorientował. No, to wszystko prawda, tylko co z tego, że chcieliśmy mieć szybkie skrzydła i mieliśmy szybkie skrzydła i co dały te szybkie skrzydła? Jak my do nich ich do niczego nie użyliśmy, bo graliśmy lagę. Bielik miałby wejść za Szymańskiego, który świetnie biega, ale co z tego świetnego biegania? On świetnie biega w Feyenoordzie, nie w reprezentacji. Zieliński, no to przecież był jeden z jego najgorszych meczów w kadrze. Ile on, jedno podanie do Roberta Lewandowskiego. Słuchajcie, także uważam, że właśnie Skuraś, Grosik mogli wejść na te 15 minut. To znaczy, można było dokonać zmian, które próbowałyby wygrać ten mecz, a my nie chcieliśmy. Nam, tak jak 1-0 z Japonią w 2018, tak tu te 0-0 z Meksykiem, byle nie zadrażnić, nie zaryzykować kontry, przede wszystkim bronimy. I boli to wielu z Was, wielu kibiców, a zobaczcie, jak to interpretuje Michał Trela, teraz już dziennikarz Kanal Plus, i on pisze tak. Nasze 4 lata od mundialu w Rosji to czas totalnego chaosu. Na końcu tego cyklu został zatrudniony Czesław Michniewicz, by ratować co się da, czyli tuż przed barażem ze Szwecją. On nie przepracował Ligi Narodów, eliminacji itd., itd. Wszyscy znają Michniewicza. Wiadomo było, że zbuduje właśnie coś takiego. Dlaczego w takim razie wszyscy nagle jesteśmy zdziwieni? I Michał Trela mówi do nas, nie wiem, czy się zgodzicie, w ogóle nie porównujmy się z Arabią Saudyjską, jak zagrała z Argentyną, z Japonią, z Kanadą. Jedyny kontekst, do którego ma sens porównywanie meczu z Meksykiem, to nasze mecze z Chile Valley, nie Arabii Saudyjskiej z Argentyną, czy jeszcze kogoś innego, kto nam się spodobał. W obrębie michniewiczowego antyfutbolu prawie wszystko poszło zgodnie z planem, bo tak miało być, tak mówił Bartek Bereszyński. Tak pisał Mati Michniewicz, syn Cześka. Futbol Michniewicza dąży do tego, aby w meczach mało się działo pod obiema bramkami i by wykorzystać nieliczne sytuacje dzięki wysokiej jakości z przodu, czyli najlepszy napastnik świata Robert Lewandowski. No i mniej więcej tak wczoraj było. Sprowadziliśmy Meksykanów do swojego poziomu i próbowaliśmy przebić doświadczeniem. I obawiałbym się, że tak też może być z Arabią Saudyjską, bo górujemy nad nimi doświadczeniem. Nasi zawodnicy grają w lepszych klubach. Jest Robert Lewandowski. Tam by oni się nie przestraszyli Leo Messiego. Dlaczego by się mieli przestraszyć i ulec doświadczeniu Roberta Lewandowskiego? Ale
Nie obawiam się powtórki z padaki z Meksykiem, bo nie zagramy z Arabią Saudyjską o 0-0. Oni mają 3 punkty, my 1. My musimy ten mecz wygrać. W dodatku to jest rywal, z którym możemy wygrać, a nie dopisać sobie 0 punktów w szatni, jak to jest w przypadku niestety Argentyny, z którą też trzeba powalczyć, przynajmniej o remis. Więc ja jestem spokojny, że zagramy nie pięknie, bo my nie umiemy, ale skutecznie, i zagramy o zwycięstwo. W meczu z Meksykiem my zagraliśmy o bezbramkowy remis i Czesław ten bezbramkowy remis osiągnął. I teraz, moi drodzy, jeszcze tylko mogę tutaj zacytować, że no właśnie, te statystyki, słuchajcie, te lagi do Roberta Lewandowskiego zaowocowały tym, że on stoczył aż 18 powietrznych pojedynków. Najwięcej od początku Mistrzostw Świata z Rosją we wszystkich 250 spotkaniach, jakie rozegrał przez te 4 lata. Nigdy nie musiał tylu stoczyć pojedynków z obrońcami, co w meczu z Meksykiem. Rekordem było 14 teraz w meczu Interu. W Bayernie zaliczył kiedyś tam 10 w meczu, przeciwko Liverpoolowi w Lidze Mistrzów, 3 z Bayerem Leverkusen w Bundeslidze. To tylko taka jeszcze ciekawa statystyka, którą przytaczam. Dawid Kościelny pisze: u Arabów Saudyjskich wypadło z gry dwóch kluczowych zawodników, więc w meczu z Polską może nie być tak samo groźna drużyna. W sensie, żebyśmy się my cieszyli, że dwóch ważnych, tam kapitan kluczowy, przez którego przychodzą wszystkie podania, i ten strzelec gola, który doznał złamania szczęki. Na szczęście te zdjęcia czaszki takiej przełamanej na pół, to się okazały fejkiem. Ale słuchajcie, no, my nie możemy się cieszyć, że Arabia Saudyjska straciła jakichś dwóch zawodników. No nie, no błagam. Rutek pisze: czy pan Michał śpi podczas tych mistrzostw, bo widzę pana non-stop na żywo na YouTubie. Coś tam parę godzin snów zawsze złapię, ale chcę powiedzieć, że mało śpię, bo takie korki są. Ja normalnie nie jeżdżę po Warszawie w okolicach 8, kiedy ludzie wożą dzieci do szkoły, a teraz o 8, jak ruszam, to dojeżdżam na styk na 9:30 z Saskiej Kępy do Mordoru, czyli tam, gdzie jest kanał sportowy. Muszę zacząć wychodzić przed 8. Jeszcze jeden wpis, bo widzę tutaj Gregor Clegane się pojawił, dawno niewidziany, i pisze tak: futbol Michniewicza jeszcze brzydszy niż Brzęczka. Udał mu się jeden mecz ze zmęczoną Szwecją, i to w drugiej połowie, a potem mecze Ligi Narodów bez pomysłu, i na koniec zrobił betoniarkę. No tylko my betoniarką z grupy nie wyjdziemy. My betoniarką betoniarkę to trzeba było zrobić w meczu z Argentyną, a z Meksykiem była okazja. Im dalej od meczu z Meksykiem, powiem wam, tym większy czuję niedosyt. Nie, że lewy nie strzelił, nie wykorzystał rzutu karnego, że nie powalczyliśmy chociaż przez te ostatnie 20 minut o zwycięstwo. Davy pisze: lepiej mieć 20 sytuacji i może coś wpadnie. Akurat dziś Kanada nie dała rady pokonać Belgii, no ale jak mówię, dwa karne im zabrali, oszukali pokonać Belgię. Może następnym razem by się udało niż grać murowanko i jedna akcja na jakiś czas, na mecz, tak? My przecież żeśmy stworzyli jedną akcję na cały mecz. Krzysztof: no jak panie Michale, trzeba budować nową reprezentację, która będzie szkolona według nowoczesnych metod. By to zmienić, trzeba paru lat. Niestety nie będzie takiej próby, bo nie ma zainteresowania w tym zakresie, ale mamy dobrych piłkarzy. Właśnie cały świat się dziwi, jak to macie Zielińskiego. Facet jest, wykreował najwięcej sytuacji w Lidze Mistrzów, tam po Neymarze, po Messi, po kimś tam. Jest w zasadzie na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę, a tutaj
nic nie wykreował, no bo nie miał jak mu piłka leciała dwa metry nad głową i tyle ją widział. Teraz chciałem wam troszkę powiedzieć o tym, no to prawda, że mało śpię, no bo trudno, słuchajcie, no mecz jest dzisiaj 11, 14, 17, tylko zdążyłem przeskoczyć do domu, żeby ten o 20 zobaczyć w domu. Siedzę, jak przyjeżdżam na tą 9 z minutami do kanału sportowego, to tu program, tu mecz, tak dalej. I jak to wpłynęło na moje życie? A przecież trzeba jeszcze kiedyś pograć w giereczkę, zrelaksować. No nie samym futbolem człowiek żyje. Mówiłem wam wielokrotnie, że taką grą, w którą bardzo lubię grać na konsoli, jest PUBG. Nie Fortnite, bo ja właśnie jestem PUBG-owcem. No ale tak, konsoli nie mam, nie będę ze sobą woził. I słuchajcie, chciałem wam pokazać, że zacząłem grać w PUBG Mobile, czyli na komórce, co jest bardzo, bardzo wygodne, no bo po prostu nie trzeba się wozić ze sobą platformy. I krótki meczyk, tutaj rozgrywka ze 20 minut, jak się da dojść do końca, a ja dochodzę. I zawsze krótka, takie 20 minut, zawsze się wykroi. W dodatku mamy w kanale sportowym takie leżanki. PUBG pewnie znacie, rywalizuje się ze 100 graczami na całym świecie. Tutaj w tym akurat są flagi, więc widać, ja z Polską i na przykład tworzyłem ostatnio, często tworzę team z graczami z Arabii Saudyjskiej, więc tak ziomale, może nie wiem, może PUBG, słuchajcie, właśnie łączy tych rywali z grup ze sobą, mundialowych, żeby grali po prostu ze sobą. W jednym teamie, żeśmy tam parę razy nam się udało wygrać. I właśnie to jest najśmieszniejsze, że PUBG, czego nie ma na konsoli, ale jest właśnie w komórce, stworzyło, jakby wprowadziło futbol do świata swoich tych map, na których gramy. Po pierwsze, jest to darmowe, zupełnie ściąga się z App Store'a albo z Google Play zupełnie za darmo. I tak, ambasadorem został Leo Messi i od kiedy został ambasadorem, nagle można sobie wybrać taką rozgrywkę, że są boiska piłkarskie, można gdzieś w okolicy spaść. Znajduje się piłki. Jak się przyjdzie z tymi piłkami na boisko, można zamiast rzucać na przykład granatem, na podobnej zasadzie oddawać strzałę na bramkę. Jak się tam strzeli parę razy celnie, otwiera się skrzynia, w której można różne wygrać fajne rzeczy, a najcenniejszym trofeum są złote buty Leo Messiego, których ja póki co jeszcze nigdy nie znalazłem. Natomiast one, z tego co czytam, podobno dają najwięcej speedu, że się bardzo szybko człowiek przemieszcza. O, postanowiłem się z wami podzielić takim moim relaksującym uzależnieniem, nie tylko podczas mundialu, ale rzeczywiście jest to bardzo wygodne, jak człowiek gdzieś utknie, żeby się po prostu rozluźnić na komórce. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Słuchajcie, temat zupełnie nie mundialowy, ale trochę mundialowy, bo zobaczcie, jutro na mundialu w meczu z Ganą zagra, pewnie w pierwszym składzie, zawodnik bez przynależności klubowej. Nazywa się Cristiano Ronaldo. Wczoraj zwolniony za porozumieniem ze stron z Manchester United, bo wiadomo, że tak się stanie po tym wywiadzie, w którym zdyskredytował i klub, i władzę, i swojego trenera. Powiedział, że go nie szanuje. I słuchajcie, pojawiła się, dziennik kataloński Sport to napisał, ale jest to jak najbardziej logiczne. Cristiano Ronaldo chce wrócić do Realu Madryt. Z jednej strony wygląda to na szalony pomysł wariata, który już właśnie wrócił do Manchester United. Zapowiadało się na przepiękną historię, powrót do domu, tam gdzie był z sukcesem, wygrywał Ligę Mistrzów, wygrywał Ligę Angielską, a skończyło się to wielką kłótnią i utratą wielu kibiców Manchester United, którzy
Chrisa wspierali, choć do dzisiaj są tacy, którzy uważają, że dobrze powiedział, a nawet, że te gorzkie żale sprawiły, że już Glazerowie mają dosyć i chcą sprzedać Manchester United, co na pewno by ucieszyło wszystkich kibiców, tylko musi się znaleźć klient w dzisiejszych niepewnych czasach, który by wysupła 9 miliardów, już nawet nie wiem, dolarów czy funtów, no to zdaje się, że tylko, nie wiem, może jakiś Elon Musk zamiast Twittera, ale to by zepsuł jeszcze bardziej, tak jak Twittera, Manchester United, ale albo jakiś Amazon, Jeff Bezos, czy ktoś z tej półki, no bo 9 miliardów, albo jakieś konsorcjum jak kupi, no to znowu będzie korpo traktowało dla zysków klub, a nie dla sukcesów, a znów społeczność będzie gdzieś na samym końcu. Ale zostawmy Manchester United. Otóż kataloński sport twierdzi, że Jorge Mendes, agent Roberta, agent chciałem powiedzieć Roberta Lewandowski, Cristiano Ronaldo już prowadzi za kulisami operację Cristiano Ronaldo powrót do Realu Madryt. Mimo że się zgłaszają inne kluby, Newcastle United należący do w sumie do króla Arabii Saudyjskiej, do konsorcjum tamtejszego państwowego i też klub z Arabii Saudyjskiej należący do tego samego właściciela, którego nazwy już nie pamiętam, też się starał Cristiano Ronaldo, ale jego pierwszym wyborem piękne to jest wrócić do Realu Madryt. No, jest szansa, żeby z nim wygrał jakieś trofeum i wtedy już można kończyć karierę albo iść gdzieś, nie wiem, właśnie do Arabii Saudyjskiej. Mógł David Beckham zostać twarzą Kataru, to mógłby Cristiano Arabii Saudyjskiej, czy do MLS-u, czy godnie skończyć piłkarską karierę, co nie udało mu się w Manchesterze United. Dlaczego Mendes i Cristiano uważają Real za dobrą opcję? Ponieważ wiedzą, że królewscy na gwałt potrzebują napastnika i ruszą na rynek już w styczniu. I jak pisze realmadrid.pl, Los Blancos mają dwie opcje. Ściągnąć napastnika z myślą o przyszłości jakiegoś, no ale tak, Erlinga Haalanda nie ściągną, no. Poza tym zawsze robienie zakupów w styczniu jest obarczone tutaj, no jest ciężko, tak, kupić już takiego na przyszłość docelowego napastnika na lata, więc może właśnie kogoś, kto byłby uzupełnieniem kadry do końca sezonu i do wyzdrowienia Karima Benzemy, który jest kontuzjowany. No trudno, żeby Carlo Ancelotti walczył o mistrzostwo Hiszpanii i w Lidze Mistrzów z Mariano Diazem. I oczywiście, że taki ruch byłby totalnie nie w stylu Florentino Pereza, który, pamiętacie, już jak były spekulacje o lewym, no, że już po 30, realnie kupuje zawodników po 30. Ostatnim był chyba Ruud van Nistelrooy, kiedy to było, już nawet nie pamiętam. Ale no, po pierwsze, tu jest jednak sytuacja wyjątkowa. Po pierwsze, Cristiano Ronaldo, no wiele by zależało, jeżeli by się zgodził na kontrakt do końca sezonu na rundę i no nie za tą pensję, co ma w Manchesterze United, czyli za 500 tysięcy funtów tygodniowo, musiałby tutaj zejść bardzo z kwoty. Po prostu potraktować to jako szansę na uratowanie twarzy, piękne zakończenie kariery, piękną przygodę z Real Madrid. Coś bym tam pewnie zarobił, ale dla niego mogliby zrobić ten wyjątek. No bo on nie potrzebowałby żadnej aklimatyzacji, zna tam wszystkich, no nie zna młodych chłopaków tam typu Tchouameni, Kamavinga, no ale zna wszystkich starszych, najważniejszych, a i z Karimem Benzemą jakby się wyleczył, no to pewnie też od razu nie będzie w jakiejś topowej formie. Mógłby, uważam, tutaj jeszcze jest Carlo Ancelotti, u którego każdy zawodnik z czasem staje się coraz lepszy. Zobaczcie choćby na Marco Asensio, który się załapał na wyjazd na Mundial i dzisiaj jednym jest ze strzelców goli. Ma doświadczenie, no ma umiejętności, przecież jeszcze w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem Manchesteru United. W tym systemie bo Cristiano Ronaldo potrzebuje dopieszczenia. No nie może
Erik ten Hag, wpuszczać go na ostatnią minutę meczu, żeby skradł trochę czasu. No, to nie jest zawodnik 19-letni, tylko po prostu legenda futbolu. Jakieś tam się stały. A nie, wiadomo, że nie ma lepszego trenera, który radzi sobie z ego zawodników, niż Carlo Ancelotti. Może tylko równie dobrym był Zinedine Zidane. Więc to ma, słuchajcie, sens, ale by był numer. Tylko jak zwraca uwagę Real Madrid.pl, komiczne byłoby to, że numer, z jakim grałby Cristiano Ronaldo, bo nie jest siódemką, bo tę ma Eden Hazard, który przecież miał być następcą Cristiano Ronaldo, no ale wiemy, że w Realu jest tylko parodystą. Pod względem marketingowym i finansowym klub by na tym bardzo, bardzo zyskał. No w ogóle wszystkie oczy na Real Madrid wtedy i ja wiem, że ma swoje lata, ale ja myślę, że w przeciwieństwie do Premier League odżyłby na tej madryckiej ziemi u siebie w drugim swoim domu. Ancelotti okazałby mu szacunek należyty i by go tam dopieścił. Póki co na razie sam jest beka z Cristiano Ronaldo. Klub AFC Crewe z 14 poziomu rozgrywkowego w Anglii zaoferował mu kontrakt jako wolnemu zawodnikowi. Uwaga, tygodniowo miałby zarabiać 35 funtów, nie 35 tysięcy funtów, tylko 35 funtów tygodniowo. Jak tam podkreślili w klubie, dzięki temu stałby się rekordzistą pod względem zarobków w historii AFC Crewe. Odżegnują się od niego różne kluby, na przykład Vincent Kompany, trener drugoligowego Burnley, zapytany, czy chciałby, żeby Ronaldo dołączył, powiedział: potrzebujemy zawodników, którzy biegają, więc nie dziękuję. Na antenie BBC Sport. A Bola portugalska, no rozumiem, że mają jakieś tam też kontakty, donosi, że PSG miało być zainteresowane, ale no słuchajcie, z jednej strony zobaczyć w jednej drużynie Mbappé, Neymara, Messiego i Cristiano Ronaldo, w ogóle Messiego i Cristiano Ronaldo w jednej drużynie, ale coś mi się to nie widzi nagle w styczniu teraz, może w opcji, gdyby Leo Messi odszedł, jednak wrócił do Barcelony, to byłby dopiero powrót, albo poszedł do tego Interu Miami, o czym się też spekuluje. Na razie też Abola pisze, że Cristiano Ronaldo odrzucił ofertę Al Hilal, gdzie mimo, że Saudyjczycy oferowali mu 242 miliony w dwa sezony. No bo jak już masz prawie miliard na koncie, no to po co, tak? To już ja myślę, że Cristiano Ronaldo szuka w tym momencie takiego ukojenia, trofeum jeszcze, żeby jakieś jedno dało się zdobyć. Zobaczymy, jak im pójdzie na mundialu. Jutro mecz z Ganą. Jeszcze tu sobie wypisałem pierwsze reakcje niemieckiej prasy na tę klęskę, bo inaczej tego się nie da nazwać, z Japonią. Niemcy, którzy pamiętacie, jak już prowadzili, to zwykle się mówiło, że no Gary Lineker tak, a na końcu zawsze wygrywają Niemcy, a tutaj nic z tego i że z Niemcami, pamiętam kto to mówił, że mecz z Niemcami wiesz, że się skończył dopiero wtedy, jak już wszyscy jesteście pod prysznicem, a tutaj Japonia po prostu w 83, w 75 Ritsu Doan, w 83 Takuma Asano, no i widzę, że już szukanie jest winnych. Znalazł winnym największym Bastian Schweinsteiger, czyli były zawodnik Bayernu i mistrz świata z 2014 roku. Przy obu bramkach zawinił Niklas Süle. Jeszcze nie wiem, miesiąc temu czy kiedyś ostrzegał Schweinsteiger, że widzę duży znak zapytania przy reprezentacji Niemiec, jesteśmy w stanie pokonać wszystkie inne zespoły, ale zbyt często brakuje nam konsekwencji. To jest tak, fala 60 minut dobrego futbolu, a potem 30 minut słabego i się okazał prorokiem.
na Mistrzostwach Świata pierwszy mecz jest przeciwko Japonii i to się może powtórzyć, ostrzegał. I teraz mówi tak, po raz kolejny pozwoliliśmy sobie na proste błędy w obronie. Dopóki nie poprawimy się w tej formacji, to będziemy ponosić porażki. Pierwszy gol dla Japonii, zwróćcie uwagę na zachowanie Süle i Gorecki. Pierwszy z nich jest obrońcą. Jeśli idziesz do pojedynku 1 na 1, to starasz się zatrzymać rywala, nie pozwalasz mu wbiec do środka, w innym przypadku prowokujesz podanie. Gorecka nie dotarł na czas, a później się zatrzymał. Nie podoba mi się też zachowanie piłkarzy, to jest bardzo złe. Jasne, piłka odbiła się jeszcze od Doana, ale to już było tylko pokłosie błędów z Süle. Przy drugiej bramce, jego zdaniem, Schweinsteigera, Süle złamał linię spalonego i którzy zauważyli wysuniętych rywali, czujnie próbowali złapać ich na spalonym, Schlotterbeck i Rudiger, ale ich pomysł zepsuł Süle. To był nasz rażący błąd. Jako boczny obrońca z dala od piłki zawsze musisz patrzeć na środkowych obrońców, aby uzyskać orientację i skupić się na ich działaniach. Poparł Schweinsteigera, sami Khedira, no więc Niemcy, zobaczcie, za chwilę grają o wszystko z Hiszpanią. Z taką Hiszpanią niewiarygodną, a tymczasem już we własnym obozie są oskarżenia. Na koniec jeszcze parę waszych opinii chcę tutaj przeczytać, a wracając do PUBG, zapomniałem tylko powiedzieć, że link do ściągnięcia gry jest w opisie tego. Zapomniałem, że jest konkurs dla was, PUBG, to miałem ogłosić, no zapomniałem, przepraszam. O konkursie, gdzież to jest? No więc właśnie, znajdziecie szczegóły tego konkursu w opisie naszego wideo, o którym gadamy. Poczekajcie. No właśnie, bo może nam się uda spotkać na mapie. Od razu mówię, że na cześć stadionu Deportivo La Coruña ja gram z nickiem El Riazor, bo zawsze mi się ta nazwa tego stadionu podobała. El Riazor 69 to jest od daty roku urodzenia, żeby tutaj nie było wątpliwości. I zobaczcie, zagraj ze mną i milionami graczy na całym świecie w PUBG Mobile, czyli na komórce. Specjalny konkurs dla polskich fanów. O, i tutaj jest link, w którym można sobie tą grę ściągnąć i przeczytać o konkursie. A sprawdzam jeszcze, co piszecie o Polsce, o graniu, o naszej ladze. Bolek AW pisze, Michał, witaj, Zalewski nie nadaje się do gry na zaciągniętym ręcznym, podobnie jak Kamiński, a takie były założenia, Czesia na ten mecz, za wszelką cenę nie przegrać, więc wyglądało to tak, jak wyglądało. W przypadku Nikoli Zalewskiego w ogóle nic nie wyglądało, on rzeczywiście wyglądał na spalonego, przytłoczonego stawką, rangą turnieju. U Kuby Kamińskiego trochę zagubienie takie, jakby nie wiedział właściwie, w co ma grać. Majsterek 720. Panie Michale, ja jestem za Arabią i Argentyną, ponieważ nie chcę już Czesia na ławce. Wolę nie wyjść z grupy. Każdy gra w piłkę ładnie, walczy, a my Katar, Kostaryka, najgorsze reprezentacje. Całe szczęście, że jest ten Katar i wszyscy oglądali mecz otwarcia. Dzięki temu no, jakoś się tam ukrywamy trochę za tym najgorszym Katarem. Myfek pisze, mecz z Meksykiem potoczył się tak, jak trener chciał. Jestem zadowolony, że mamy swój plan na grę, ale wystawiając takich zawodników spodziewałem się choćby 3-4 dobrych akcji ofensywnych i jak mówię, ja też im bardziej od meczu z Meksykiem, tym żałuję, że nie zawalczyliśmy o pełną pulę. 5300 osób na live'ie. Dzięki za wszystkie łapki w górze, dzięki za wszystkie suby na kanale. Krzysztof Kośmider, ma na mnie pretensje. Paul, przywalasz się do stylu reprezentacji jak rzep do psiego ogona, a przypomnij sobie Grecję w 2004 roku, też grali piach, a jaki wynik osiągnęli? Złoto. Co do Argentyny, nie wyjdzie z grupy, tak będzie. No, to byłby numer. Ja się tylko boję takich nagłówków
Leo Messi i Robert Lewandowski nie awansują z grupy, słuchajcie. No ale też chyba Meksyk jest na to za słaby, żeby urwać punkty Argentynie. Czy ja się przywalam? Znaczy nie, no Grecja, a widziałem jej wszystkie mecze wtedy na Euro 2004, już dawno to było, ale jednak miała swój styl. My zagraliśmy bez stylu. Oni grali defensywnie, ale jednak potrafili sobie wykreować tą jedną, dwie akcje w całym meczu. My nie spróbowaliśmy. O to chodzi. My zagraliśmy bez stylu. Łukasz Hejduk pisze... Łukasz Hejduk, Michał Pol, mega Cię lubię, ale jak mówisz takie rzeczy, że nie możemy się cieszyć, że Arabia Saudyjska straciła dwóch zawodników, no sorry, wieje postkomem i nieudowodnioną wyższością. Ja tylko mówię, że jakby miał przeciwko Polsce nie zagrać Leo Messi i Angel Di Maria, natomiast choćby Arabia Saudyjska wystawiła najlepszych zawodników przeciwko Polsce, jakich ma, no to i tak powinniśmy wyjść i wygrać z nimi, no nie wiem, ze 2-0, no, a my tutaj się cieszymy i widzimy nadzieję, ja w tym znaczeniu mówiłem. A poza tym nikomu nie życzę kontuzji przed meczem z moją drużyną. Wygrajmy na boisku, tak, bądźmy lepsi. Nie wiem, dlaczego postkomem to miałoby wiać. Co piszecie jeszcze? Dawid Kościelny. Lewy nie strzelił karnego. Messi przegrał z Arabią, a Cristiano stał się bezrobotny. Co za pokręcony mundial. Także być może, jeżeli Cristiano Ronaldo strzeli jutro gola z Ganą, co jest bardzo prawdopodobne, będzie to pierwszy gol zawodnika na mundialu, który nie ma klubu. Zobaczymy. Snajper z Zurichu. Powrót Cristiano Ronaldo. Ok, ale na warunkach Realu. Nie wiem, czy jego ego by to wytrzymało. No trochę teraz jest w takiej sytuacji, że to nie on dyktuje warunki. Na każdą pensję pewnie Real by było stać, natomiast myślę, że kluczowa tutaj jest długość takiego kontraktu. To nie mogło być 3 lata, no, nie w jego wieku, nie w jego formie, choć zaraz może się okazać, że Real zakontraktował mistrza świata. Nie jest to wykluczone wcale, jeśli jeszcze odpadłaby Argentyna z tej rywalizacji, no to na dzisiaj czekamy na Brazylię cały czas i jakby upatrując w niej faworyta, ale zobaczcie, Angolę 6-1, Hiszpania 7-0, wątpliwości wobec Argentyny, wątpliwości wobec reprezentacji Niemiec, czy one w ogóle wyjdą z grupy i może w takim razie Portugalii szanse dzięki temu rosną na finał, na półfinał. I Dawi pisze, Ronaldo nie chce być wyprzedzony w klasyfikacji strzelców w historii Ligi Mistrzów. No właśnie, nagle by się okazało, że może zagrać w Lidze Mistrzów jednak. I on pewnie nie chce sobie pozwolić, żeby Messi go wyprzedził. Jest młodszy, 2 lata do tego gra w tym sezonie jeszcze. No i w takiej drużynie, w której tych goli sporo może strzelić. Znaczy myślę, że nie to kieruje Cristiano Ronaldo, ale jest dodatkowym argumentem granie w Lidze Mistrzów i szansa, żeby z Realem tą Ligę Mistrzów obronić. Co jeszcze? Krzysztof Wójcik. Oglądaliśmy mecz z meksykańskimi kolegami. Oni się bali tylko Lewandowskiego. Niestety Lewy nie udźwignął samo życie, oby teraz tylko strzelał. Lewy, Polska. To też jest bardzo ciekawe, bo widać było wielki stres po Lewym. To złapanie się za głowę po niestrzeleniu karnego. I sam jestem ciekawy. Ja myślę, że Lewy pod taką presją jeszcze nie był. Łukasz Hejduk mówi też, ależ pan Czesław mówił wprost w wielu wywiadach i na konferencjach, jak będzie grał, a plan wykonał wraz z piłkarzami wzorowo, więc patrzmy na to również. No ja tylko patrzę, że na to, że po prostu ten plan musi być już zupełnie inny z Arabią Saudyjską, z którą po prostu trzeba, a będzie to bardzo trudne, wygrać. Świetny trener, znający Polskę, świetnie przygotowany, charyzma. Widzieliście ten filmik z szatni, jak zagrzał do boju Saudyjczyków.
strach. Wybiła pierwsza w nocy, więc kończymy, moi drodzy. Nie wiedziałem, że tak długo sobie gadamy. Kończę, bo jutro rano 9.30 moc futbolu. Zapraszam bardzo serdecznie. 5300 osób dotarło tak późno w nocy. Dzięki za wszystkie łapki w górze. Dzięki za wszystkie suby dla kanału. I dobranoc, moi kochani. Powiedziałbym do jutra, ale przecież widzimy się już za parę godzin, także parę godzin snu i do zobaczenia.